Mamy potwierdzenie. Mateusz Gwardiak wygrał w trybie wyborczym. Zdaniem sądu decyzja o wykreśleniu go z rejestru wyborców była niesłuszna. Wczoraj zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z prośbą o podanie wyniku rozprawy. Otrzymaliśmy taką oto odpowiedź. Urząd Miasta Leszna nie był stroną postępowania, więc nie może udzielić żądanych informacji, tym bardziej, że postępowanie to nie toczyło się w sposób jawny. Gwoli ścisłości nie żądaliśmy, a prosiliśmy o informację. Rzeczywiście prezydent nie był stroną, a organem, który wydał kolejną w sprawie miejsca zamieszkania kandydatów na radnych błędną decyzję. Jak poinformował nas sam zainteresowany Mateusz Gwardiak, kandydat PL18 do Rady Miejskiej Leszna, postanowienie sądu jest dla niego korzystne, a decyzja miasta o wykreśleniu go z rejestru wyborców była niesłuszna.